Siemanko. Jak już wiecie, nazywam się Zielona. Moje imię to Olivia. I tak jak prosiliście, postanowiłam nagrywać vlogi. Jest to mój pierwszy vlog i za bardzo nie wiem co powiedzieć, ale postanowiłam wybrać sobie jeden temat, którym będzie, a raczej będą, niedojrzeli chłopcy. No tak jak wiecie, pewnie spotkaliście się już nieraz z takim przypadkiem niedojrzałego chłopca, który widzi na tablicy, w podręczniku, na koszulce swojej koleżanki numerek 69 i od razu zaczyna się śmiać. Chłopcy XXI wieku. Pozdrawiam. No i nie wiem, czy tylko mnie to denerwuje, ale jest to strasznie wkurzające, kiedy oni widzą głupie 69 i zaczynają się śmiać. Jeden zaczyna się śmiać, potem drugi od niego, potem trzeci mu pokazuje i śmieją się wszyscy. Głupie. Tak więc. I nie wiem, czy to ma jakiekolwiek znaczenie, ale liczba 69 kiedyś była normalną liczbą, a teraz jest jakimś gunfem, które po prostu młodzież sobie wymyśliła. Może wiem, że nie wszyscy już teraz tak na to reagują, ale większość jednak tak. Szczególnie jakieś, z tego co widzę, sześcioklasiści i młodsi, bo moim zdaniem na przykład era gimbazy, a raczej erze gimbazy już przeszło liczba 69, chociaż niektórzy i tak jeszcze są na to za głupi. Ale moim zdaniem jest to w sumie chore, co się dzieje w dzisiejszych czasach. Bo takie głupie YOLO, które znaczy, że żyje się tylko raz, kiedyś wypowiadano w momentach, kiedy skakało się ze spadochronem, kiedy leciało się w kosmos, a teraz jest to głupie YOLO, które pojawia się na głupich czapkach dziewczynek i chłopców. Tak ważny wyraz był raczej, który teraz zamienił się w produkcję chińskich czapek, naszyjników, bransoletek, nawet napis na skarpetkach taki widziałam, bardzo inteligentnie. Koszulek, bluz, sweterków, swetrów, bluz. No. Po prostu to smutne, co się dzieje w dzisiejszych czasach. Rzeczywistość. Tak samo głupi napis siema na czapce. Nie rozumiem. Nie można mieć normalnej czapki, tylko muszą być na niej jakieś napisy. Siema? Kotek. Elo. Elo. Jasne. Czemu by nie? No przecież. No, czemu by nie? Przecież to normalne. Przecież z czapką żyje się tylko raz. Mam nadzieję, że się wam spodobało. Liczę na łapki w górę. No i chyba to byłoby na tyle. Dzięki, cześć!